Siemanko, jak przykleić obrzeże klejone do płyty meblowej? Dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Przede wszystkim będziemy potrzebować obrzeża z klejem. Występują też obrzeża bez kleju, tak więc no, musimy uważać, co kupujemy. Najlepiej poradzić się jakiegoś sprzedawcy. Okleina to jest jedno. Jaki sprzęt będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować na pewno żelazko. Ja akurat użyję takiego specjalnego do oklejania rantów płyty meblowej, ale możemy użyć zwykłego żelazka. O czym należy pamiętać? Należy pamiętać o tym, żeby temperatura nie była za wysoka, bo możemy ten laminat spalić. Przydadzą się też takie obcinaczki do okleiny. Jeżeli nie posiadamy takich obcinaczek, możemy zastąpić je nożyczkami. Obustronna przycinarka do okleiny, tak żeby pozbyć się z boku płyty nadmiaru okleiny. Jeżeli też takiej nie posiadamy, możemy to zrobić nożykiem do tapet. Oraz gąbka ścierna lub papier ścierny, tak żeby te ranty płyty meblowej, te pozostałości okleiny ładnie dopieścić. Wiemy, co potrzebujemy, bierzemy się do roboty. Żelazko podłączyłem do prądu. Ustawiłem odpowiednią temperaturę. Czekam, aż się nagrzeje. Starym sposobem sprawdzam, czy się nagrzało. A! Gorące! Ustawiam stabilnie płytę. Przykładam okleinę. Nadmiar ułamuję. Możliwe, że będzie potrzebna osoba druga do pomocy. Ja natomiast poradzę sobie sam. Przykładam i jadę z tematem. Pomalutku, bez nerwów. Czekamy, aż klej ładnie się nagrzeje i dociskamy. Okleina ładnie się przykleiła, następnie przykładamy obcinaczki i ciach. Pierwsza strona i druga strona. Teraz w ruch idzie obustronna obcinarka. Przykładamy, zaciskamy i ciągniemy. Zobaczmy, jak ładnie to pracuje. Pięknie ściąga. Ciach. Gdy już obetniemy okleinę, możemy zobaczyć, gdzie za słabo docisnęliśmy żelazkiem i te miejsca poprawić. Okleina przyklejona, nadmiar ściągnięty, dopieszczamy gąbeczką. Ostatnie szlify. Należy pamiętać, żeby tą gąbką czy papierem ściernym delikatnie, żeby tej okleiny nie zerwać. Najlepsze takie ruchy. I proszę bardzo, picadello. Mam nadzieję, że u Was wyszedł podobny efekt. Cieszę się bardzo, że mogłem pomóc. Cieszę się bardzo, że byliście ze mną. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!